Noc biologów to ogólnopolska akcja, w której biorą udział uniwersyteckie wydziały przyrodnicze z całej Polski, w tym także Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Akcja ma na celu pokazanie, jak wyglądają nowoczesne laboratoria, jak prowadzi się prace badawcze i jak kształci się przyszłych biologów, biotechnologów czy specjalistów zajmujących się ochroną środowiska. Dla uczestników imprezy przygotowane są liczne wykłady, prezentacje, doświadczenia i zajęcia praktyczne. Z naszej strony oferta jest bardzo bogata. Mamy ponad 60 jednostek tematycznych w takich kategoriach jak wykład popularno-naukowy, jest to wystawa, jest to pokaz, są to konkursy i quizy dla naszych najmłodszych uczestników. Ale przede wszystkim to, co najbardziej interesuje naszych uczestników, czyli laboratoria i warsztaty. Można jakby na żywo poczuć się przez chwilę studentem biologii, zobaczyć, jak się na przykład preparuje owada, zobaczyć różne ciekawe doświadczenia biologiczne, które można wykonać, które nawet można potem czasem wykonać w bezpiecznych warunkach w domu. Więc to też taka teoria z praktyką, to się nam troszeczkę przeplata. Temat przewodni tegorocznego wydarzenia brzmiał nocne manewry, czyli co organizmy robią nocą. Przygotowaliśmy stoisko poświęcone sowom, bo to są ptaki, które jak wiadomo kojarzą się głównie z nocą. A zatem mamy stoisko, stanowisko przygotowane do preparacji sowich wypluwek. Tutaj teraz uczestnicy Nocy Biologów preparują wypluwki, czyli inaczej zrzutki, czyli są to takie struktury jakby wypluwane przez sowy, czyli takie po prostu gałki zbudowane z wszystkich niestrawionych resztek pokarmowych. Świetny materiał badawczy do tego, żeby sprawdzić, co takie sowy jedzą, jak się ta ich dieta zmienia sezonowo, dobowo, dobowo może mniej, ale sezonowo albo na przestrzeni lat. Także dosyć fajne, ciekawe zajęcie, można się trochę pobawić. To jest szczur domowy, preparat kostny oczywiście, został wypreparowany w sposób naturalny, poprzez macerację, czyli po prostu rozkład w wodzie. Stanowisko jest fizjologiczne, czyli próbujemy tutaj badać fizjologię człowieka, te parametry, które szybko, łatwo można zrobić, może nie tanio, ale szybko i łatwo. Między innymi EKG, temperatura, pomiary GSR-u, czyli przewodnictwa skórnego, takie zabawy, siły bezpośredniej fizycznej, różnic w sile pomiędzy dłonią lewą, prawą, coś, co zwabi klienta i jakoś bawi również przy tej okazji, bo taka jest specyfika tego eventu. Dużo ciekawych rzeczy. Węże, skorpiony, pająki, karaczany. Dla każdego coś miłego. Najwięcej pytań mamy jak zwykle o węże, czy są oślizłe, jak zabijają ofiary, co jedzą, ile czego zjadają. A pająki i skorpiony z reguły trochę w odstawce, ale też zainteresowanie dość duże. Jak widać, jest to matka, co potwierdza ten obiekt. Dość duże jak na straszyki jajo i w ogóle jak na owady. Dość duże jajo, bo ono ma tutaj około 1 cm długości. Niestety będzie się inkubowało prawie rok, bo około 11-12 miesięcy. Chętnych jak zwykle nie brakowało, co świadczy o powodzeniu ogólnopolskiego przedsięwzięcia. To jest trzecia edycja i obserwujemy tendencję oczywiście wzrostową. W zeszłym roku mieliśmy zarejestrowanych około 600 osób, teraz ta liczba jest troszeczkę większa, ale to też może wynika z tego, że mamy troszeczkę więcej tych zajęć, bo wiedzieliśmy, że ta oferta jest tak, powiedzmy sobie, mało dostosowana do tej liczby chętnych, więc w miarę możliwości po prostu więcej tych zajęć zrobiliśmy. Około 1000 osób może odwiedzić nas w tych naszych dwóch budynkach, na Bankowej 9 i na ulicy Jagiellońskiej 26. Każdy pomysł służący jak promocji wiedzy przyrodniczej jest tak naprawdę na wagę złota, więc jak najbardziej popieramy tę inicjatywę i dlatego też po raz trzeci już w tej nocy bierzemy udział. Z roku na rok mamy coraz więcej ludzi, myślę, że bardzo trafiony projekt. My trzeci rok przystępujemy, czy jakby działamy w obrębie Nocy Biologów i z roku na rok mamy coraz więcej chętnych. To jest ciekawe, biologia jest dzisiaj takim konikiem nauk przyrodniczych, rozwijającym się bardzo silnie, szczególnie na poziomie neurogenetyki, biotechnologii. Są fajne sprawy, ludzie lubią tego słuchać. Trzecia Noc Biologów odbyła się pod honorowym patronatem rektora Uniwersytetu Śląskiego profesora Wiesława Banysia i dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska profesor Iwony Szarejko.